Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu. Bardzo miło, że Państwo przyszliście. I tutaj pragnąłbym serdecznie powitać naszego tutaj radnego Kruszewa i Kruszewka, tu pana radnego Woli Pniewskiej, Witalówki Jeziór i Jurek, panie sołtysy, sołtyski, pan sołtysa nie mam żadnego. Dobrze. Także serdecznie witam, proszę Państwa, raz na 4 lata należy mi zrobić taki rachunek sumienia przed Państwem, co udało się zrobić, czego się nie udało zrobić, ponieważ 4 lata temu Państwo zadecydowaliście, kto będzie gospodarzem naszej gminy. 10 250 mamy hektarów, 4720 osób. Kiedyś na jednym ze spotkań w takim towarzystwie mówię, że mam 10 250 hektarów. No i później ktoś tam do mnie podchodzi, mówi, a gdzie ci się udało tyle hektarów kupić? Ja mówię, w centralnej Polsce. Gdzie w centralnej? Ja mówię, jak jedziesz od Grójca do Mszczonowa, to mam te 10 250 hektarów. No tak z początku nie zrobimy, mówi później, że to jest nienormalne, niemożliwe. Ja mówię, tak, ludzie mnie powierzyli. I teraz tym zarządzam, od wyborów do wyboru, czuję się gospodarzem tych terenów, tych 10 250 hektarów. Proszę Państwa, mimo to jest, że nie tak dawno było 4500 mieszkańców, teraz mamy 4720 i może się jeszcze coś urodziło. I chwała za to. To czym więcej mieszkańców, czym więcej działalności gospodarczej, to o tyle jesteśmy bogatsi. A wiadomo, że pieniędzy nam wszystkim jest potrzeba, bo rozwój gminy zależy od mieszkańców i od tego, co posiadamy. Czym społeczeństwo jest bogatsze? No to w zasadzie bogaci jesteśmy bogactwem nas wszystkich. My wspólnie ten majątek tworzymy. Także tutaj bardzo dziękuję za dobrą współpracę z jednym panem radnym, z drugim i z paniami sołtysami. No i z Państwem. Pragnę bym Państwu przedstawić, witamy i zapraszamy, dopóty wolne miejsca są. Proszę Państwa, tak w wielkim skrócie pragnąłbym Państwu przedstawić te moje kadencje, ponieważ Państwo żeście mnie zaufali w 2002 roku, gdzie dostałem ponad 600 głosów do powiatu, w 2006 dostałem ponad 1600 głosów. Wielka to radość i taka satysfakcja, że Państwo mnie zaufaliście. A w 2006 roku 1600 głosów. Także co parę lat miałem ponad 400 głosów więcej, znaczy nawet 600. Także tutaj plan naszego dzisiejszego spotkania, nasze wspólne osiągnięcia, nasze plany na przyszłość. Ja zawsze mówię, ani sam wójt, ani sam radny, ani sołtys, ani mieszkaniec sam tego naszego wspólnego majątku nie zrobi. Ten nam majątek jest nasz wspólny, nasze wspólne osiągnięcia. I dyskusja na zakończenie naszego programu. Nasze wspólne osiągnięcia. Proszę Państwa, chcę przypominać od pierwszej mojej kadencji w 2006 roku zawsze mówiłem, najważniejsza inwestycja to jest w dzieci, w młodzież, w oświatę. Pod tego bardzo zależy. Kiedyś użyłem takiego określenia, że wolę z mądrym mieszkać w ziemiance niż z głupim w pałacu. Bo jeżeli ktoś nie będzie rozumiał, nie będzie potrafił, to z pałacu zrobi ruiny. A jeżeli ktoś będzie rozumiał, będzie znał potrzeby i będzie potrafił, to ziemianki postawi pałac. Mamy na to w życiu doświadczenia, co dłużej żyjemy, wiemy, że z wielkich majątków powstały ruiny, z ruin powstały majątki. A to wszystko zależy od poziomu zarządzania danym majątkiem, a teraz zależy od Państwa, komu powierzycie ten majątek. I dlatego tutaj oświata. Nie było żadnego przedszkola na terenie gminy Pniewy, dobrze o tym Państwo wiecie. Teraz w każdej szkole mamy przedszkola. Mamy w 100% zabezpieczone przedszkole dla każdego dziecka. Bo ja zawsze mówię, dlaczego dziecko na wsi ma mieć gorsze warunki niż w mieście? Ma być odwrotnie. Dziecko na wsi ma być uśmiechnięte, zadowolone i wyrównać poziomem na wsi. Także proszę Państwa, w
Dzień dobry, zapraszam. Proszę Państwa, wszystkie nasze przedszkola, wszystkie nasze szkoły w tych kadencjach zostały wyremontowane i naprawdę bardzo dobrze wyposażone. W sumie uzyskaliśmy ponad 1 220 000 zł na wyposażenie i na tych szkół. I to wszystko, w większości tych prac było wykonywane przez aresztantów z Grójca. Proszę Państwa, co potwierdza dobry kierunek naszego wspólnego działania? Że idziemy w oświatę, że w to inwestujemy. Ponieważ w 2013 powiat, gmina Pniewy była na drugim miejscu w powiecie grójeckim. Teraz, proszę Państwa, już w tym roku jesteśmy na pierwszym miejscu. To wynika z wyników z egzaminów szóstoklasistów. Z gimnazjalistami też jesteśmy też bardzo dobrze na trzecim miejscu. To wynika, że ta inwestycja, którą zrobiliśmy w 2009 roku w przedszkole, już zaczyna procentować i te nakłady zaczynają tutaj. Mamy dobre wyniki. Drogi, szanowni Państwo, ta mapka nam przedstawia, gdzie, ile dróg zrobiliśmy. No niektórzy mówią, że tutaj południowy zachód jest najsłabszy. Faktycznie. Ale proszę Państwa, ogólnie zrobiliśmy 45 km dróg emulsyjnych i asfaltowych. To jest, uważam, że nasz wspólny wielki sukces, że w tym kierunku poszliśmy. Po rozwój gminy w bardzo dużym stopniu jest uzależniony od komunikacji, od dróg. Bo mamy wiele takich wsi, że na przykład jak tu najbliżej Kocerany, 5 lat temu to była droga tak zwana 5 ustawów, bo tak ludzie mówili. Od Pepsi do Koceran, żeby dojechać, to jak popadało, to osobowym było ryzyko przyjechać. Teraz już mamy połączone z Pamiątką, jak widzicie, wiele dróg, jak ze Świętochowem i wiele, wiele innych dróg, aż nawet trudno jest wymienić tak od ręki te wszystkie drogi, proszę bardzo. Proszę Państwa, tutaj są zdjęcia z prac wykonywanych na naszej drodze. Tam w Cyfrach była wyziutka droga, obrywał się asfalt, obłożyliśmy, pytamy ją Powskimi. Wykonujemy dużo, dużo remontów istniejących przepustów. Wiele było zawalonych, zarwanych. Robimy, wkładamy już teraz nie te betonowe, metrowe rury, tylko już z plastiku, pincetki, jak tu widać, wie, to ja zawsze mówię, że mieliśmy jeden najmocniejszy most na terenie gminy i raczej w Polsce chyba. Bo w ogóle mostu nie było, tylko było wybrukowane dno po rzece, po takim tam strumyku. I tam jest zrobiony teraz przepust. Tam była kiedyś rura włożona pod spód, ale 200, no to wiadomo, że woda się tam nie mieściła. I żebetowe płyty wylewane na wierzchu, żeby wzmocnić ten wyremontowany przepust. Zakup równiaki 10 lutego 2010 roku, ponieważ tę datę będę zawsze pamiętał, bo w budżecie mieliśmy zabezpieczonych 60 tysięcy, a tą równiarkę kupiliśmy za 41 tysięcy. To była 11 w nocy, jak zjeżdżał w ciągu, to zgasła. No to mnie koszula szybko do pleców przyjdzie. Tego mówię, chytry dwa razy traci. Zaoszczędził i się zepsuła. Ale na szczęście zabrakło tylko paliwa. Sprzedający tyle wlał paliwa, żeby wjechać to uciąg, a zjechać już nie dała rady. Ale byliśmy chyba wszyscy wspólnie, nie znajdę tu osoby takiej, która by powiedziała, że ten zakup był niepotrzebny. Oby nie była potrzebna, oby nie było świeżych sił, żeby nie było, ale jest w każdej chwili, była dotąd potrzebna, ponieważ dlaczego żeśmy kupili równiarkę? Gmina robiła zapytanie o cenę, jednorazowe przejście naszych dróg, to Państwo pamiętacie, tam maj, czerwiec, kosztowało 38-39 tysięcy. Faktura, za co mieliśmy zapłacić. A równiarkę kupiliśmy za 41. I wtedy 10 lutego akurat były śnieżyce, ona prosto z uciągu poszła w odśnieżanie dróg. Było to miłe, że jednak ludzie były rozczarowane, że jednak jest to możliwe, że drogi są przejezdne.
budowa dróg, proszę Państwa. Także tutaj robimy drogi, robiliśmy dużo dróg asfaltowych, dużo dróg emulsyjnych, dużo dróg samym tłuczniem i tak zwanym spoiwem. Rocznie w tej kadencji zrobiliśmy ponad 24 km dróg samym tłuczniem. No i jeszcze wiele kilometrów dróg spoiwem. Co do spoiwa były różne opinie, ale teraz, jeżeli było dobre spoiwo, to naprawdę jest dobre. Kupiliśmy, kupiliśmy Mercedesa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Częsławicach za 195 tysięcy. Proszę? W koniu. No nie powiem, że tutaj Państwo w Kruszewie był wymieniony silnik w Waszym samochodzie strażackim, zakupiona beczka, ale co jest najważniejsze, Państwa wkład, ja to w niektórych spotkaniach takich towarzyskich i służbowych zawsze podkreślam, wkład społeczeństwa, wkład Państwa. Ja mówię, że strażacy w Kruszewie samochodu strażackiego najpierw zrobili furmankę, bo tam zostały tylko koła i rama. A resztę było rozebrane. I z tego złożyliście samochód, za co Wam zawsze dziękowałem i zawsze o tym będę pamiętał. Dlatego teraz kupiliśmy pompę. Panie Radny, już jest pompa. I teraz, proszę Państwa, tutaj następne zakupy. Nówka Dacia, samochód na straży gminnej, w bardzo dobrym stanie. Ma wywrotka 10-tonowa. No i następny zakup równiarki. 6x6 okejka, przebieg 6000, tylko 800. Także to jest w dobrym stanie sprzęt, który nam przez wiele lat powinien służyć. Proszę Państwa, a tamte Volvo jest do sprzedania. Zachęca, bo na ziemię będzie droższa, jeżeli byście kogoś znaleźli. Także jeszcze silnik pali. I też byśmy to tak sprzedali. Jakie mamy oszczędności dla nas sprzęt? Proszę Państwa, jakie są to oszczędności? Tak jak powiedziałem, przykładałem równiarki, że za jednorazowe przejście gminy niektórych tylko dróg dawaliśmy 38 tysięcy nam z groszem, to teraz ona wtedy w zimę, jak przeszła parę razy, dajmy 4 razy, to ona parokrotnie zarobiła na siebie i wtedy nie czekamy, ponieważ jak śnieg pada, to wtedy wszystkim sprzęt zajęty trudno byłoby nawet nająć. Koparka. Koparka, proszę Państwa, też można nająć. To ja mówię nieraz i sadownik, rolnik, po co ma ciągnikę opryskiwać? Przecież też można nająć. Ale kiedyś trzeba, siada, pryska i robi. Ja wiem, kiedyś pękł wodociąg na Pniewach, awaria, najęliśmy sprzęt, to wszystko razem nas kosztowało 3 tysiące. A teraz jak jest awaria? To na przykład kosztuje nas 500 zł. To jest taka różnica. Tak się najmie każda godzina kosztuje. Także jeszcze tutaj powiem Państwu, jeżeli jesteśmy przy sprzęcie, to zawsze apel i zawsze do Państwa radnych, jak i do sołtysów, tak samo i do Państwa. Uważam, że każda jedna droga, każda, a mamy ich 236 km wszystkich dróg na terenie gminy. Wiem, że wiele jest 3-metrowych, 4-5 i tak dalej. Gdzie jest to możliwe? Każda jedna droga powinna być obkopana rowami. To nasi pradziadkowie już to robili. Zwróćcie uwagę na te drogi, jadąc na przykład od Przesławic tu do Was. Kiedyś ktoś łopatą te rowy pokopał. Oni już teraz zarastali. Ludzie o tym wiedzieli. I teraz zawsze zapraszam Państwa, proszę o to, że jak kopiemy te rowy, żeby nie musiał tej ziemi wozić kilometr, dwa czy trzy. Żeby tą ziemię jak najbliżej zagospodarować. Na przykład miałem taki przypadek, że był ugór po lewej stronie. Kopiemy rów. Ja mówię, no przecież na ugór można sypać. No żeśmy tam tego. No później ktoś przychodzi. A, nasypałeś tam moje. Proszę zabrać. No i wtedy koparka jeszcze raz. Ładujemy na samochód i odwozimy. Także jeżeli jest to możliwe zagospodarować jak najbliżej, o to proszę. Wiele osób, bardzo dużo osób, wpłaca tak zwane darowiznę na rzecz sprzętu gminnego. No to pomówię, bo to tak za darmo, to trochę tak jakoś nikt nie docenia. Jak zapłaci, to ma swoją wartość.
nie mówię dużo, jakieś symboliczne pieniądze wpłacić. Ale jeżeli jest bardzo blisko, w ostateczności, jak nie ma nigdzie chętnego, to i za darmo wysłuchujemy. Także tutaj bardzo zapraszam Państwa, widzicie drogi, widzicie możliwości, żebyśmy obkopali każdą drogę. Stan techniczny tych dróg będzie stokroć lepszy, jeżeli będzie odwodniony. Powiemy dobrze, jak jest droga odwodniona, ale nie będzie się psuła. I nie szkoda tych naszych inwestycji, tych pieniędzy, które robimy na utwardzenie, na asfalt i tak dalej. Remont. Proszę Państwa, tutaj już tam w mojej ulotce 4 lata temu było między innymi wodociąg. Mamy wodociąg w Michrowie. Jest wymieniona pompa w studni głębinowej. Jest wykonana termomodernizacja całego budynku hydroforni w Michrowie. Jest remont wewnątrz i takie dwa oddzielarzacze. Tam też są zakupione nowe wewnątrz. Zrobiliśmy tak zwaną bardzo małą modernizację wewnątrz, jak również remont dachu, remont obróbek blecharskich. Jest to zrobione. Te wszystkie prace związane z termomodernizacją, z remontem, prace wszystkie są wykonywane dzięki dobrej współpracy z aresztem śledczym. Mamy na stanie 4 aresztantów z więzienia Zgrójca. Oni u nas już pracują od 5 lat. Akurat byłem zaproszony na uroczystość wszystkich aresztów z Mazowsza. No i pani dyrektor, no tu podziękowałem, ja również i ona również, że jednak jest ta dobra współpraca. 25 lutego, maja minęło równe 5 lat, jak współpracujemy z aresztem śledczym. Proszę dalej. Tutaj w ośrodku zdrowia, wewnątrz remont też wykonywali aresztanci, jak i również ośrodek zdrowia nie zatrudnia konserwatora, tylko te 5 lat już jest, no tam chyba, bo niektórzy 2 lata siedzą, niektórzy rok, niektórzy dłużej. Także jest na stałe dzień w dzień aresztant, który robi wszystkie bieżące naprawy, konserwacje, dba o teren, o porządek. Także tutaj zawsze podkreślam bardzo dobrą współpracę z panem kierownikiem Arkadiuszem Stępniewskim, który tutaj ten ośrodek zdrowia bardzo, bardzo dobrze dba. I chyba Państwo zauważyliście, że brak kolejek. Miłe to było kiedyś, że ktoś do mnie przychodzi do biura, Działkowicz przychodzi i mówi: panie Wojciech, co się u was dzieje? W ośrodku zdrowia nie ma ludzi, nie ma chorych. Ja wiem, bo taki dobry klimat. Tu nasi ludzie nie chorują. Bo jak się pójdzie do Warszawy, to trzeba od rana do nocy stać w kolejkach i ciężko się dostać. I tutaj dzięki temu, żeśmy wprowadzili zapis na zegarek, na czas, te parę minut, 2-3 osoby więcej na korytarzu. I bardzo dobrze. No remonty, tutaj kształtowanie, tutaj mamy wnętrze Michrowa. Pamiętacie Państwo, nie tak dawno jeszcze bibliotekarka siedziała przy świetce. Wszystkie pomieszczenia, nie było okien, częściowo dach pozarywany. Niektórzy mówili tylko strychy rozebrać. Teraz powstał ładny budynek w tamtej kadencji. Dokonaliśmy kapitalnego remontu tego domu dla użyteczności publicznej. Biblioteka, świetlica, jeszcze tam dwa pomieszczenia są wolne. Czyli też w jakiś sposób staramy się zagospodarować. Bilard, biblioteka. W piątki zrobiliśmy od 12 do 20. Zachęcam wszystkich mieszkańców, żebyśmy starali się korzystać z tych obiektów użyteczności publicznej. Jeżeli będzie potrzeba, w inny dzień też, dla mnie nie ma problemu i nie będzie zmienić godziny otwarcia. Zrobiłem piątek, ale nieraz sam zajeżdżam sobie pograć w bilarda, tylko jest przykro, że brak zainteresowany. A to jednak kosztowało 3800. Ogłosiłem wśród dyrektorów w szkołach, żeby każde jedno dziecko potrafiło grać. Nie musi być mistrzem świata, ale niech potrafi, niech zna podstawowe zasady. Tutaj remonty. Mamy tu na górnym zdjęciu szkołę w Kruszewie. Skucie starych tynków, czyli odpadających tynków, wyskrobanie, naciągnięcie nowej, uzupełnienie tynków,
szpachlowanie tych wszystkich ubytków, no i pomalowanie. Tutaj dzięki panu radnemu nawet taki szybciutki kosztorys zrobił, że prace, jakie były wykonane w wymianie tej elewacji całego budynku, sama robocizna kosztowałaby około 24 tysięcy plus VAT. No plus materiały. A nasz jak to wszystko razem kosztowało 5 tysięcy do góry. To uważam, że minimum te 25 tysięcy gmina zaoszczędziła przy współpracy z aresztem. Zapraszamy pana. Proszę bardzo. Tutaj na dolnym zdjęciu mamy, ponieważ ja się cieszę, jak w szkole brakuje miejsca. Powiemy o tym, że za każdym dzieckiem jest subwencja, ma ponad 5 tysięcy. Tak, więcej dzieci, więcej klasy. Zabrakło miejsca, nie mieściliśmy już tam dzieci w szkole, przedszkole. Zrobiliśmy adaptację pomieszczeń mieszkalnych, domu nauczyciela. Dobudowaliśmy szatnię, ten ganek to jest szatnia wewnątrz. No i z tych trzech pokoi kuchnia, łazienka, zrobiliśmy jeden piękny, duży pokój, drugi mały, kuchnia, łazienka i ładny taras na zewnątrz, gdzie jest tak ładna pogoda, to dzieci, żeby wchodzili jak najwięcej na to. Remonty. W Karolewie został zrobiony drenaż całego terenu, tu jak boisko, te małe, przy szkole. Wykonaliśmy nowe, zapraszam, proszę. Wykonaliśmy nowe boisko z piłki ręcznej, do koszykówki, do siatkówki. To zrobiliśmy sposobem gospodarczym, też tu pracowali aresztanci. Nasz sprzęt, koparka, równianka tam pracowała, a pracę wszystko robili aresztanci. Na dolnym zdjęciu mamy szkołę w Jeziorze, którzy z państwa pamiętacie, szkoła z lat międzywojennych, drewniana. Zrobiliśmy termomodernizację tej szkoły. Piękny tynk silikatowy, także tutaj też jest wkład prywatny w tą elewację. Ktoś zasponsorował silikat na całą elewację tej szkoły. Także mamy w górnym zdjęciu Wilczorudę, spaliła się ta szkoła, tam były i okna pobite, drzwi, spalona część dachu. Później dostaliśmy od wojewody 100 tysięcy na wymianę pokrycia dachowego i dachu. Dokonaliśmy termomodernizacji całego budynku polegającym na wykonaniu centralnego ogrzewania w całym budynku, wymiana wszystkich otworów drzwiowych i okiennych. I tak wykonana jest instalacja elektryczna. Teraz czekamy na chętnych, najlepiej, żeby ktoś chciał w jakiś sposób wynająć, wydzierżawić, żeby ten obiekt zaczął pracować. Niektórzy jak przyjeżdżają, mówią, ale ładny obiekt. Tylko przykre, że nie daje nam dochodów. Jedno w tym pomieszczeniu, jedno salę wydzierżawy udostępniliśmy Stowarzyszeniu Górna Jeziorka. Drugą salę udostępniłem dla harcerzy, z czego bardzo się cieszę, że powstała w Kruszewie drużyna harcerska w gimnazjum. Tutaj mamy szkołę w Cieflinie. Też szkoła w Cieflinie została wewnątrz. Kapitalny remont, nawet i wymiana otworów okiennych i drzwiowych. Można powiedzieć, że taki jest poważny remont. Tutaj, proszę państwa, na tym zdjęciu mamy szkołę, wakacje, jak wyglądał korytarz później po wykonaniu tego remontu. Tutaj z dyrektorem aresztu śledczego Odkrójca zaprosiłem go, żeby zobaczył prace, jakie zostały włożone. Także mamy skalę porównawcze, jak było, jak jest. Tutaj mamy odwodnienie domu nauczyciela w Karolewie, ponieważ tam jak tylko budynek został pobudowany, woda po kolana w piwnicach. Teraz odwodniliśmy też nasz sprzęt, nasz materiał i aresztanci z Grójca wykonywali wszystkie prace na tym terenie, wszystkie prace związane z odwodnieniem. Tutaj jest na Gronowówce wykonanie
powstanie nowej nawierzchni pokrycia dachowego, papa zgrzewalna i wymurowanie wszystkich pionów kominowych ponad wieźbę dachową. Tutaj już to była, wykonała firma. Urząd Gminy. No ja się troszkę wstydziłem, muszę Państwu powiedzieć, jak miałem gości, czy ktoś przychodził i patrzył się na nasz urząd. Ja mówię, budynek gospodarczy, gospodarza lepiej wygląda, ale wreszcie mieliśmy pieniądze, gdzie wykonaliśmy termomodernizację całego budynku Urzędu Gminy, jak i również agronomu, jak i wewnątrz, czyli przepraszam, zewnątrz termomodernizacja. W środku zrobiliśmy wymianę pieca i tutaj na dolnym zdjęciu mamy wszystkie pomieszczenia od piwnic do góry. Wszystkie prace remontowe wykonali aresztanci z Gruńca. Nasz materiał i ich robocizna. Także na okres zimowy zawsze wchodzimy gdzieś do obiektu, żeby można było wykonywać pracę. Tutaj mamy Ochotniczą Straż Pożarną w Ciechlinie. Była dotąd najbardziej zaniedbana remizą strażacką w Ciechlinie. Została wykonana termomodernizacja tego obiektu, jak i również wewnątrz kapitalny remont, polegający na wymianie podłogi, jak ktoś powiedział, deski zerwać i kartofle można było sadzić, ponieważ tam była ziemia uprawa. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa był, a jeżeli ktoś tam nie był w Karolewie, bardzo Państwa zapraszam, żeby podjechać, zobaczyć pełnowymiarowe boisko w Karolewie. Spełnia wszystkie wymogi do rozgrywek w piłkę nożną. I dlaczego w Karolewie? Ponieważ tam mamy szkołę na miejscu, tam mamy szatnie, tam mamy sanitariaty, prysznice, i tam są zatrudnieni woźne, gdzie są zobowiązani dbać o porządek i czystość. Bo teraz pobudować to w Załężu, proszę Państwa, kto to będzie pilnował? Kto to będzie sprzątał? No, można kogoś zatrudnić, ale jakie koszty? Uważam, że Załęża będzie boiskiem treningowym, żeby sobie pojechać i pograć w trening, ale już, jeżeli będzie możliwość uzyskania środków zewnętrznych, możemy rozbudowywać, możemy robić piłkochwyty, możemy budować szatnie, ale żebyśmy takiego błędu nie zrobili jak wiele gmin, że na przykład jeden wójt uciekł ze stanowiska, bo tak gminę zadłużył, że później brakowało mu nawet na pensję. Proszę Państwa, pobudować, niektórzy mówią, a powinno się zrobić kąpielny teren, basen, ornik i tak dalej. Proszę Państwa, kto to później utrzyma? To są związane wielkie koszty. Zrobić basen. Czyli ja nieraz pojadę do Gruńca czy do Szczonowa. Rzadko spotkać kogoś z naszej gminy. Ale teraz u nas pobudować basen. Koszty utrzymania. Jeden wójt to pobudował cały obiekt sportowy łącznie z basenem, a teraz mu zabrakło pieniędzy zapłacić za prąd. Bo to są wielkie koszty. Ogrzać, sanitaria, woda i tak dalej, ratownik i tak dalej. Także mi się wydaje, bazujemy na tym, co jest pilne, co jest potrzebne. Nie musimy się zadłużać na to, co możemy skorzystać po sąsiedzku. Proszę Państwa, wykonujemy dużo, robiliśmy, nawet i zamówiliśmy pieniądze na takie gimnastyki dla ludzi dorosłych. To się miało robić? Nie. Także mieszkańcy z gminy mogli przyjeżdżać, w Kruszewie była osoba, która tam, ja mówię, jak się człowiek skrzynek nadźwiga, to mu wystarcza rodniku. No ale jak ktoś chce, zawsze taka była możliwość, to robiliśmy. No i zawsze zapraszam do Mikrowa, często będę o tym wspominał, żeby jednak z tego obiektu korzystać. Biblioteka, dwa komputery plus trzeci dla pracownika. Także jest ta możliwość skorzystania, a jak będzie potrzeba, to przesuniemy dalej. Ścieżka rowerowa, proszę Państwa. Jest od Cychrów, od Mszczonowa do Konstancina Jeziorna zrobiona ścieżka rowerowa. Słyszę takie, że można ją kostką ułożyć, proszę Państwa. No jak najbardziej. W czym problem? Tylko proszę Państwa, w jednym miejscu zrobimy ścieżkę rowerową, a w drugim miejscu będzie się człowiek topił i nie przejedzie samochodem. Jak jeden mówi mieszkaniec, że jechał rowerem i musiał rower prowadzić pole, po drogu nawet się roweru nie dało przeprowadzić, takie było błoto. A teraz jest piękny asfalt.
Także uważam, kierunek inwestowania jest bardzo ważny. Zrobić to, co jest najpilniejsze. I wiemy, że z roku na rok możemy swój ten poziom poprawiać i inwestować w to, na co nas stać. Także ja rozumiem. Ścieżki rowerowe, chodniki. Proszę Państwa, jeżeli jest problem z wykopaniem rowu przydrożnym, ponieważ jeżeli droga ma 4 metry, nawet 5, no to wiadomo, brakuje nam na rowie. No, zawsze będę na wszystkich zebraniach doceniał mieszkańców Daszewa, bo każdy właściciel gruntów przekazał 2 metry własnego pola na wykonanie rowu. I zrobiliśmy tam około 5 km rowu. Jeziora, ta Nowina Przedsławica, jeziora, no są takie miejsca, gdzie niektórzy przekazali. Chwała im za to. Ale niektórzy na chodnik, nie wiem, czy po chodniku trzeba 1,5 metra. Marzenie jest, żeby porobić chociaż przy tych drogach powiatowych ciągi, pieszo jezdne rowery, no żeby można było, żeby tam młodzież, dzieci do szkoły, jednak tego sportu, ruchu dzieci mają za mało, żeby jeździli rowerami. Ale zapomnieliśmy, przekazaliśmy dzieciom kaski w szkołach. No dyrektor na koniec roku dał mi wykaz, ile dzieci rowerami dojeżdżało do szkoły, no i żeśmy dali kaski, tam światełka, koszulki, takie zachęcamy do tego. Wiem, że to jest przyszłościowe, ale wtedy jak porobimy drogi, wtedy powinniśmy się wziąć za chodniki. Inicjatywy społeczne. No tutaj wielki ukłon dla Drucha, który on jest z sąsiedniej gminy, ale z nami dobrze współpracuje i założył to drużynę harcerską. Tutaj mamy zdjęcie z okoliczności, był zjazd harcerzy z całego Mazowsza. No i miłe to, że nasza drużyna harcerska zajęła pierwsze miejsce w jakiejś dyscyplinie. No to była radość, że Pniewy, harcerze z Pniew byli wymieniani. Także tutaj będę ich wspierał i prywatnie i uważam, że Rada również. Taką inicjatywę powinniśmy wspierać, ponieważ harcerstwo kształtuje charakter i jest potrzebny w wychowaniu młodzieży. Także nie powinniśmy o harcerzach zapominać. Akurat dzisiaj dowiedziałem, że wójt wspiera bogatych, o biednych zapomina i tak dalej. I różni. Jedni mówią tak, drudzy drogi. Wszyscy, którzy są u nas zarejestrowani w pomocy społecznej, byli zachęcani i z tego chyba 42 rodziny zgłosiło się po odbiór za darmo z opieki społecznej. Dostali nasienie na wszystkie owoce i warzywa, jakie tylko tam są, żeby chcieli zasiać. I później robione zostały zdjęcia od zasiania do ustawienia w śpiżarce słoików. Także, czyli może to jest w celu wychowawczym, w celu zachęcenia, że kawał ugoru kocha łupy, a marchewka to jest w sklepie. Nie, marchewka jak najwyżej dobra. Tak samo i z kurnikiem. Był konkurs na najładniejszy kurnik na terenie gminy. No i później te rodziny, którzy wykonali własnoręcznie, bo to musiało być udokumentowane zdjęciami. Cała rodzina miała brać w tym udział. Cała rodzina. Nie tylko ojciec czy syn. Nie, cała rodzina musiała brać. No i później po wykonaniu naprawdę fajne kurniczki. Malutkie jakieś tego zdjęcia ma i dostali wszyscy 5 kur i jednego kurnika. Też żeby dziecko wiedziało o tym, że nie jajko w sklepie, tylko jeżeli jest ciężko, jeżeli jest trudno, to że jest możliwość sposobem gospodarczym mieć przy domu zdrową żywność. I muszę Państwu powiedzieć, że cieszy mnie to, że bardzo to są zaangażowani dzieci. Ja to zawsze podkreślam, może tak byłem wychowany, że szczęśliwy jest ten, który może drugiemu pomóc. Jeżeli komuś trudniej i słabiej, pomóc. Oby tylko chciał pochwycić to, oby chciał kontynuować. Ale jeżeli widzę, że dzieci przy tym pracują, gdzie w ogóle nie było krótka, teraz jest. I te zaangażowanie. Uważam, że ten kierunek jest bardzo dobry. Czyny społeczne, proszę Państwa. Jeszcze jak byłem radnym powiatu, to zaczęliśmy, to było pierwszy czyn od Załęża, i tam kierunek Michrów Stefów, wycinanie. I zachęcam Państwa, ponieważ Państwo asfaltu nie położycie.
Ale teraz pora jesienno-zimowa. Jeżeli Państwo byście chcieli zorganizować taki czyn, ja zawsze zabezpieczę znaki, zabezpieczę wszystko, ale i nie tylko. Pójdę do ogniska, też zabezpieczę poza budżetem gminy. Tak, żeby ktoś nie wie, że to budżet gminy by w tym miał udział. Nie. Jako społeczny. Bo my to możemy wykonać. Zawsze miło wspominam jeden czyn społeczny, gdzie się dwóch sąsiadów strasznie kłóciło. Strasznie. No to tam wśród tych mieszkańców mnie muszą obok, jeden obok siebie robić. Albo się pozabijają, albo się dogadają. Muszę Państwu powiedzieć, jak te gałęzie, żeśmy cieli tak na drogę, ciągnikiem, widlakiem brał i woził na ognisko. I coraz tam było coś podgrzewane przy tym ognisku. Po pewnym czasie patrzy się, to się nie uśmiechają. Bo nie pijali se piątkę, bo nie patrzy i odkręcili butelkę. To później mieszkańcy mówią, warto było zrobić czyn społeczny, bo się sąsiedzi dogadali. Pogodzimy się. Także sąd nie był potrzebny, wystarczyło tylko czyn społeczny i to ognisko. Bo nieraz brakuje tego dialogu, tej rozmowy. Ja to mi się wydaje, że będę zawsze wspominał współpracę z radą, że jest zgoda, że nie ma kłótni. Zawsze podkreślam, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Czy to w rodzinie, czy na wsi, czy w gminie, czy w kraju. Jeżeli ludzie zamiast siadać do stołu i rozmawiać, to się kłócą. Z kłótni nikt jeszcze nic dobrego nie wyciąga. A raczej pognębi to, niszczy. I mówię, z majątku dużego powstaje ruina. Także, proszę Państwa, szkolenia. Szkolenia, jeszcze raz szkolenia. Dużo robimy szkoleń w okresie jesienno-zimowym. Tylko jest to przykre, że mało osób przychodzi. Tu byli nawet i wykładowcy ze Skierniewic, inni, nawet kiedyś pojechałem, tu byli nawet i w Michrowie, i w Urzędzie Gminy. I teraz też będziemy to robić. Też na to Państwa zachęcam, żebyśmy korzystali. Zawsze w piątek przyjeżdża Pan Edmund z ODR-u, który udziela instrukcji, czyli udziela wszystkich rad. Ja się na tym nie znam na sadownictwie. Ale on się na tym zna i chętnie Państwu będzie pomagał, jak i również tutaj mamy Białą Niedzielę, tutaj kardiologa pana Ryszarda Roszczyka, on przyjmuje piątki w Grójcu, poprosiłem, przyjechał w niedzielę i zrobił nieodpłatne badania naszych mieszkańców gminy. No to już będzie 23 lata temu, akurat był czas, gdzie wręczałem parę dni wcześniej medale za 50-lecie małżeństwa. No i tutaj pan przyszedł z medalem 50-lecia, te małżeństwo. Nie wiem, już nie minęłem tego slajdu, gdzie raz w miesiącu w Urzędzie Gminy przyjmuje radca prawny z Kancelarii Prawniczej z Warszawy. Nieodpłatnie. Już to jest jakiś czas zawsze na sesjach, na spotkaniach z sołtysem, o tym mówię. To zachęcam Państwa, żeby korzystać z tych porad prawnych. Wiadomo, że ci prawnicy nie poprowadzą całej sprawy. Ale ja to tak myślę, że ten pierwszy kontakt z prawnikiem, pierwsza rozmowa, żeby była z prawnikiem za darmo. Bo nie każdego stać od razu wywalić jakieś wielkie pieniądze na prawnika, na mecenasa. Tylko to jest, przekazaliśmy, udostępniliśmy salę ślubów na górze. Tam jest 5-6 osób, a jeżeli będzie więcej, jeszcze się nigdy nie zdarzyło tak, żeby ktoś przyszedł i nie był załatwiony. Żeby oni powiedzieli, proszę Państwa, nie mam czasu. Nie, oni zawsze się dotąd, aż wszystkim udzielą tej porady prawnej, pierwszej.